Początkiem marca na targowisku przy ulicy Sobieskiego w Kętach ruszyły prace modernizacyjne. Na nowym placu powstaną zadaszone i niezadaszone stanowiska targowe, budynek z zapleczem, oświetlenie, jak również utwardzona zostanie nawierzchnia kostką brukową. Powstanie nowa instalacja deszczowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Rozpoczęliśmy wczesną wiosną pracę. Yy, związane z rozbudową targowiska miejskiego. Jest to jedna z największych inwestycji, które, które są wykonywane w Kętach w 2013 roku. Koszt tej inwestycji to 2 miliony 300. Termin tutaj umowny mamy do końca października. No, miejmy nadzieję, że wykonawca upora się z daną inwestycją szybciej. W związku z wykonywanymi pracami handel w dniu targowym prowadzony jest na parkingu oraz jezdni wzdłuż parku lipowego oraz asfaltowym placu przy boisku bocznym. Wykonywany jest również zastępczy plac targowy z kruszywa obok skate parku. To targowisko zostało przeniesione na, na łącznik od ulicy Sobieskiego do, do Kamieńca. Ponadto wykonujemy tutaj dodatkowy prac, dodatkowe prace, czyli wykonanie nowego placu z kruszywa, które było wykorzystane na dawnym targowisku, obecnie będzie wykorzystane na nowym placu. Dla osób korzystających z targowiska ważną informacją jest również zmiana organizacji ruchu. Droga łącząca ulicę Sobieskiego z osiedlem Kamieniec będzie zamknięta. Parkowanie samochodów będzie możliwe na placu przy ulicy Sobieskiego. Zostanie również otwarty dodatkowy parking przy parku miejskim na terenie byłego rejonu dróg wojewódzkich.